Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj będę chciał poruszyć temat pasożytów zewnętrznych, jak również sposobów, jakie ja szczepię króliki przeciwko chorobom zakaźnym. Natomiast na wstępie dla koneserów i dla wszystkich moich widzów pokażę taką samiczkę. Będzie to swego rodzaju potwierdzenie tego, że nie jestem gołosłowny i nie opowiadam tutaj jakichś fanaberii, że te moje królice to mają taką czy inną wagę, tak czy inaczej się zachowują przy młodych. No i będzie to też takiego rodzaju złamanie potocznie panującej opinii, że samica przy maluchach to oddaje siebie, jest chuda i traci na wadze. Więc tu widzicie córkę wicechempiona o numerze M167-3258. Jest to córka, przepraszam, siostra czempiona z Bogu chwały. No bo tu były dwie sztuki w miocie, tylko się odchowały, ona i ten czempion, ale córka wicechempiona. Samica ta ma maluchy miesięczne. Potem jak ją wrzucę do klatki, to wam pokażę dla potwierdzenia moich słów, że te maluchy są. Urodziła ósemkę, chowała bardzo długo ósemkę, ale zabrałem jej dwa, zostawiłem jej szóstkę, bo miałem wolną samicę, więc mówię, nie będę jej bardzo eksploatował, bo, przepraszam, mam nadzieję, może jeszcze by coś pociągnął, mimo że już nie planowałem, ale szkoda jej zostawić do jesieni, bo potem może być problem. To co zresztą widzicie, jakie ona ma listwy mleczne nabite, aż tu się jej ciągną po nogach. Zaraz zobaczycie, jaką ma wagę. Zobaczycie, jaką ma wagę. Popatrzcie sobie jeszcze, jak ona ogólnie się prezentuje. Łapa jaka tu jest. No to wicechempion. No także dzieci wicechempiona, w ogóle ta linia, to są króliki wybitnie masywne, super zbudowane. Także no, zaraz będzie potwierdzenie moich słów. Tam chłopaki się gryzą. Idziemy do wagi, żeby nie było, robię na jednym ujęciu. Waga 0,0. Wkładamy samicę. I waga pokazuje 11 kg równo. 11 kg samica roczna przy maluchach. Także dla wszystkich tych, którzy uważają, że ja opowiadam jakieś herezje, bajki albo oszukuję, no to macie tutaj potwierdzenie. Jeżeli to jeszcze nie będzie wystarczające, to zapraszam tych wszystkich niedowiarków do swojej hodowli zobaczyć, jak te króliki wyglądają. Tu jeszcze sobie zerknijcie, jak ona stoi na stoliku. Zaraz wrzucę ją do klatki. Nie wiem, czy te maluchy akurat chciały wyjść, bo siedzą jeszcze w kotniku. Słabo łapi światło. Może jak zobaczą matkę, to wyjdą. O, no tak. Także nie chcą się pokazać, niestety. Już nie chcę ich tam męczyć. Ale w każdym bądź w każdym rodzaju myślę, że poniekąd rozwiałem wątpliwości tych osób, bo wiem, że nadal jest szerokie grono, które uważa, że to, co ja mówię, to jest nieprawda. Więc myślę, że jak się uda, w kolejnej części materiału pokażę, jak się maluchy pokażą. A natomiast teraz zaraz wyjmę coś innego na stół i przejdę do mojego meritum dzisiejszego odcinka, jakie chciałbym wam dzisiaj kolejne porady hodowlane udzielić. Na stole pojawiła się również samica od młodych, ale inna samiczka majowa przy pierwszych dzieciach. W tym samym wieku ma co ta marcowa córka wicechempiona, natomiast to jest zupełnie inny typ królika. Zupełnie inna budowa, ale ona będzie dobrym, jakby to nazwać, królikiem do pokazania tych sposobów, które chcę wam przekazać. Natomiast może zacznę najpierw od małej opowieści, może tak. Z wielkim bólem spotykam, na wystawach widziałem to kilkukrotnie i z osłyszenia bezpośrednio od hodowców, których dotyka temat, ale i nie tylko, bo gdzieś tam widzę króliki, czy też no czasem od kogoś dostanę królika. Temat pcheł, czyli pasożytów zewnętrznych, w Polsce jest naprawdę poważny temat, a dokładnie mówiąc to problem pcheł. W wielu hodowlach, i to naprawdę hodowlach renomowanych, hodowlach, gdzie no, nazwisko jest bardzo mocne, jest to problem i to nie mały. Jest to problem nie mały i jest to problem, który niestety większość osób nie jest świadomych, że ma, a niektórzy są świadomi, po prostu bagatelizują to. Pół biedy, jeżeli to tylko jest temat, który jest wewnątrz hodowli dotyczy, czyli przykładowo by te króliki nie rozchodziły się dalej, zostawałoby to wewnątrz danego hodowcy.
Ale gorzej jest, że niestety spotykałem się właśnie na wystawie z królikami, które miały pchły. Jak również wiem, że hodowcy sprzedają takie króliki. Mówię o tym z tego względu, że kilka lat temu, no ładnych kilka lat temu, jak zaczynałem tak na poważnie swoją przygodę hodowlaną, sam miałem do czynienia z pchłami, to właśnie przywiozłem na króliku, przywiozłem królika w lato, przepraszam, w zimę, a pchły pojawiły się w lato. No doszedłem, że po prostu od niego się zaczęło, bo klatki w koło były poddane inwazji tej pcheł. O, wyszedł maluch. Wyszedł maluch do tej marcowej, żeby nie było, że ma maluszki. Weszłem w ogóle w słowo od tematu, ale no chciałem dokończyć to samicę marcową. Dobra, wracamy do pcheł. Przywiozłem wtedy tego samca. Inwazja zaczęła się w okresie letnim, gdzie była wysoka temperatura, która jest po prostu zapalnikiem do inwazji pcheł. No i jak wiecie, ja bardzo lubię zagłębiać się w dany temat. Jeżeli coś się zaczyna dziać, to poznać po prostu wszelkie aspekty. No i zacząłem bardzo dużo czytać na temat właśnie tych pcheł i wszystkiego, co z nimi związane. Jajka pchle są w stanie, z tego co dobrze pamiętam, to nawet do 12 miesięcy przetrwać w nienaruszonym stanie, czekając na sprzyjające okoliczności do tego, żeby wykluły się pchły i nastąpiła inwazja. I na tym przykładzie wiem, że takie coś miało miejsce, bo wtedy tego królika przywiozłem. I ten, bo to był mój znajomy, nie ukrywam, ten właśnie właściciel potem po jakimś czasie zadzwonił i mówi: wiesz, jakie ja mam pchły straszne, mówi, tak go zaczęło atakować. I po prostu potem sobie też wszystko złożyłem w całość. Bo to był królik w ogóle, klatka była daleko od wejścia, przy ścianie, czyli nie miał styczności z zewnętrznymi zwierzętami, no bo jak wiecie, no tu psy, koty u mnie są, ale to była klatka w ogóle, gdzie była na samym końcu, więc do psów, do kotów było daleko, więc w ogóle nie pasowało, żeby od innego zwierzęcia, bo przed nim było jeszcze kilka innych królików, które mogły mieć te pchły od zwierząt tych z zewnątrz, a po prostu tych pcheł nie miały, albo miały w bezpośrednim sąsiedztwie tego królika. Więc zaczęło się od niego, zaczęło się to rozchodzić dalej, więc wiem, jaki to jest tragiczny problem, jak to ciężko się jest tego pozbyć. Ale udało mi się, nie ukrywam, że walka była straszna. No ale dzięki tej nauce jestem teraz o wiele mądrzejszy w tej kwestii, jak sobie z tym radzić. I od tamtej pory, przez te kilka lat, króliki profilaktycznie, tak jak już wam w którymś odcinku opowiadałem, obsiukuję fyprystem. Najpierw był, a teraz jest Fiprex. Tak wygląda buteleczka. Jest to środek dedykowany dla psów i kotów. 250 ml, takie opakowanie kosztuje około 50-55 zł, w zależności gdzie się poszuka, żeby kupić. I ja od lutego do października każdego królika w swojej hodowli psikam tym, raz na 2 miesiące, no tak mniej więcej, raz na 2 miesiące. To jest profilaktyczne, nie zwalczając pły, bo nie daj Boże, mam nadzieję, że już nigdy nie wrócą, ale po prostu właśnie, żeby nie pojawił się problem związany z pchłami, z tego względu, że tak jak wam wspomniałem, chodzi jeden pies, chodzi drugi pies, chodzą koty. Mimo że staram się ich odplić, no to wiadomo, u psów, u kotów one się cały czas przemieszczają, nie jestem w stanie tego do końca opanować, a ponadto tam w tym drugim pomieszczeniu, gdzie wychodzi ono na zewnątrz, to z drugiej strony za drzwiami chodzą kury. Kury też lubią mieć pchły, więc z każdej strony mogą być narażone. Więc ja po prostu w zarodku staram się stłamsić, nie dopuścić, i jak psiukam tym środkiem, to powiem wam szczerze, odpukać, daj Boże, żeby tak było, temat ten mnie już nie dotyczy. I teraz tak, jak mamy takiego dużego królika, tak jak ta samica, on ma taką fajną pompkę, otwieracie tylko, żeby odblokować. Naciśnięcie jedno to jest taka jedna stała dawka, więc ja takiego dorosłego królika psiukam mu 3 psiknięcia między uszy i 3 psiknięcia tutaj na zad. Jak jest mniejszy królik, to 2 albo po jednym, w zależności jakiej wielkości. Z tego względu, że tutaj psiukam, że najczęściej jak mamy do czynienia z pchłami, to pojawiają się one w miejscach, w których królik ma ciężko sobie z nimi poradzić, czyli właśnie od uszu po linii kręgosłupa do zadu. A łatwo jest poznać, jeżeli są pchły, bo jak sobie dmuchniecie w podszycie, żeby dostać się do samej skóry, to w podszyciu, nad skórą czy na skórze, wygląda to tak, jakbyście posypali mielonego pieprzu. Takie czarne, malutkie kropeczki. Są to odchody pcheł, dające nam jasny sygnał, że mamy z nimi do czynienia, że po prostu te pchły bytują. Natomiast w tragicznych przypadkach jeszcze możemy widzieć bezpośrednio uciekające pchły, nie tylko sam pieprz. Więc psiukając, tak jak ja wam mówiłem,
3 między uszy, 3 na zad. Są to miejsca, gdzie królik nie może się wydrapać i wylizać. No, ten środek, ten teoretycznie producent się zabezpiecza, że on jest nieprzeznaczony dla królików, ale powiem wam, że tyle lat psiukam tyle królików, nikomu się nic nie działo, ani małemu, ani dużemu. Także tą metodę stosuję. Natomiast w sytuacji, gdy już jest naprawdę tragiczna inwazja, tak jak ja wtedy zaczynałem, ten problem mnie dotyczył tam x lat temu, no to ja już imałem się wszystkiego, wszelkich środków, czytałem, co jest skuteczne. I skuteczna jest również cypermetryna. Cypermetryna jest to substancja aktywna, znajdująca się we wszelkiego rodzaju środkach służących nam do robienia oprysku przeciwko muchom, komarom, kleszczom. To, co słyszycie w tle, to roki z piorunem się cały czas tak rzucają. Natomiast ja wam pokażę jedno z opakowań, jakie miałem. Na przykład takie coś. Nie reklamuję producenta ani środka, ale po prostu puste opakowanie mi zostało. Komarom forte. Tak jak mówiłem, owady latające i biegające. I ważne, żeby substancja czynna była, tak jak tutaj jest, cypermetryna, 100 gram na litr. Ta substancja cypermetryna ma właśnie te właściwości biobójcze dla pcheł, w ogóle dla wszelkiego rodzaju maści pasożytów zewnętrznych. Natomiast jest ona bezpieczna dla królików. I wtedy, jak ja miałem tą masakryczną inwazję, to ja całego królika zlewałem tym roztworem środka z cypermetryną. Królik był mokry, to akurat było lato, więc wiecie, on wtedy szybko się suszył, ale on był caluteńki mokry, caluteńki z niego się lało. Jemu się nic nie działo po spsiukaniu tym, nawet jak dostał po oczach, po nosie, nic się mu nie działo, szybko wysechł, ale wszystkie pchły wytłukło z niego. No wiadomo, tam był jeszcze ten temat tych larw, jajek, żeby to wszystko wyplenić z klatki, ale żyjące to tłucze, że nie wiem. I to tym środkiem, tak jak wam pokazałem, ja i tak w sezonie wiosenno wczesno-jesiennym, czyli w okresie, gdy są wysokie temperatury, to spryskuję ogólnie pomieszczenie, żeby pozbyć się much, a te elementy wejściowe, czyli okienka, drzwi, dokładnie wszelkie framugi, wszelkie ramki, no wszystko dokładnie zlewam, no raz, żeby nie wchodziły mi komary, no bo też to ogranicza bardzo ilość komarów, jaką mam w hodowli, jaka tutaj się krąży. Muchy to dwa, ale muchy to i tak tutaj tak w powietrzu chodzę z opryskiwaczem, opryskuję, żeby te muchy też wytłuc, te żyjące. No a trzy to jest też takiego rodzaju zabezpieczenia, tak jak z zewnątrz, żeby te pchły nie weszły. Także taką podwójno nazwijmy to bioasekurację przeprowadzam, więc tak jak teraz już dziewczyny te starsze, te maluszki jeszcze nie dostawały, ale wszystkie starsze króliki już po wielu tego dostały pierwszą dawkę Fipreksu, czyli na zad i na między uszy. Tym środkiem opartym na bazie cypermetryny zacznę opryskiwać, jak już będą się pojawiały w powietrzu komary i muchy. Natomiast jeszcze tylko tu powiem wam, jak to mniej więcej wygląda. Te opakowanie, tak jak mówiłem, to jest tam koszt około 50 zł. Przy psiukaniu profilaktycznym, czyli przy trzech psiknięciach na zad i na uszy, no to tak wystarcza na około 40-50 sztuk królików. Czyli to są naprawdę nie są duże pieniądze. Tam złotówka złoty z groszami wyjdzie obsikać jednego królika. Jeżeli królik jest czysty, nie mamy do czynienia z pchłami, to jest zabezpieczony. Bo on działa, tak jest nawet deklarowane przez producenta, że do 8 tygodni zabezpiecza. Natomiast jeżeli nie daj Boże byście mieli już do czynienia z inwazją, no to tego królika trzeba wtedy mu dać więcej psiknięć, po całej linii kręgosłupa tam można przejechać, po bokach też, on wtedy wytłucze te pchły, ale wtedy ten proces psiknięcia trzeba częściej powtarzać. Ja bym nawet dawał co 3-4 tygodnie tego królika spsikał. To jest królik, a ponadto klatka, no to w klatce na pewno trzeba zastosować większą czystość, czyli częściej czyścić i spsikiwać też co czyszczenie to cypermetryno, całą klatkę, żeby tam w wszelkich zakamarkach żadna pchełka nie została. No więc tak to wygląda z mojej perspektywy temat pcheł. Nie życzę temu nikomu, nawet najgorszemu wrogowi, a wiem, tak jak mówię wam z ubolewaniem, że to jest temat, który dotyczy szerokiego grona hodowców, królików i nie tylko w naszym kraju. Dzwonią do mnie ludzie i właśnie wypytują się mnie, no ale to jest najprostszy symptom poznać, jak królik teoretycznie, wizualnie nie wygląda na chorego. Wzdęcia nie ma, brzuch tu w miarę jest ok, ale chudnie, traci wagę. Jeżeli jest odrobaczony, tu jeszcze wejdę właśnie w ten temat, i wermektyna nie ruszy pcheł. Nawet podawanie w zastrzyku to nie zabezpieczy nas przed inwazją pcheł. Więc jeżeli królik je albo zaczyna słabiej jeść i chudnąć, to właśnie jest też symptom, bo naprawdę te pchły mogą tego królika zjeść, no bo wypijają krew, one go będą tak męczyć, że tam w szerokiej perspektywie czasowej są w stanie go zamęczyć, więc to też wpływa na rozwój królika, więc też to trzeba sprawdzać. Ale tak jak mówię, najprostsze jest właśnie przedmuchanie podszycia. Na skórze będą takie, jakbyście posypali ten pieprz mielony, to są właśnie ślady bytowania pcheł.
Więc lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc tak to wygląda w temacie pcheł, to nie są wielkie koszty, więc polecam wszystkim, ja to stosuję i powiem wam szczerze, mimo ilości królików, jako ja mam tu około, no w tym sezonie przerzuca się 150, nawet 200 sztuk, nie jest to naprawdę uciążliwe, bo to się szybko dzieje, to pompeczko fajnie królika wyjmujesz, obsikać, przy okazji jest zawsze możliwość, jak się często ich nie przegląda, to zobaczyć wszelkie innego rodzaju problemy, czy królik nie ma, także to też jest taki, taka dobra nauka. Natomiast no to polecam wszystkim, bo to jest niefajne. No to jest, też mi się wydaje, to świadczy o hodowcy. Jeżeli króliki są zaniedbane, nie przygląda się im, jeszcze daje takiego królika w świat, no to to nie jest, nie wyrabia sobie w ten sposób dobrego zdania na swój temat, że nie sprawdza po prostu królików. No to myślę, że temat pcheł tak w miarę wam przejrzyście opowiedziałem, że już będziecie mniej więcej wiedzieli w sytuacji kryzysowej, jak sobie poradzić, a najlepiej, żeby nie było tej kryzysowej, tylko właśnie ja polecam wszystkim no taki proces stosowania tego, żeby zapobiegać, zanim się coś zacznie. Zwłaszcza jeszcze, jak teraz jest zimno, więc tych pcheł, one jeszcze się tak bardzo nie mnożą, ale no nadejdą niedługo miesiące ciepłe, więc wtedy ten proces życiowy tam naprawdę się skraca z kilku miesięcy do kilku dni, tygodni, nawet jak są po 30 stopni i one wtedy się tak mnożą, że nie wiem, te pchły. O, dziewczyna mi tutaj zjada... Zjada dywanik. Natomiast druga kwestia to szczepienie przeciwko myksomatozie i pomorowi. U mnie to wygląda tak, że na przykład dzisiaj już dostała część młodych pierwszą dawkę. Młodych tam 10 tygodni i starszych. Dostają normalną tą jedną dawkę, czyli w przypadku pestorinu jest to 1 ml na sztukę, jest to jedna dawka. Natomiast powtórkę one będą miały za miesiąc. Powtórka odnosi się tylko do królików, które mają pierwsze szczepienie w życiu, tak jak w przypadku tej samicy, czy też innych samic, czy też innych dorosłych królików, które już były szczepione, czy to na jesieni, czy to na wiosnę zeszłego roku, to powtarzam tylko jedno dawko co pół roku. Natomiast w przypadku pierwszych szczepień w życiu, to dawka przypominająca bez względu, czy to szczepienie pierwsze odbyło się w wieku 6, 8, 10, 12 czy iluś tygodni, to zawsze jest dawka przypominająca. Robię to z tego względu, że kiedyś rozmawiałem właśnie z panią weterynarz, tą swoją, która tutaj dostarcza opiekę mojej hodowli. Stosuje wszelkie tutaj właśnie medykamenty, ona się zajmuje. I mówiła mi, że tak jak kiedyś, ja nie pamiętam, czy to była informacja od producenta, czy to jakieś szkolenie mieli, że jedna dawka pestorinu daje zabezpieczenie na 70%, natomiast dawka powtarzająca tam chyba zwiększa do 90 kilku procent. Nigdy nie mamy 100% pewności z tego względu, że jest wiele tych czynników takich pozaszczepionkowych, które też mogą na to wpłynąć. No głupia, zje mi ten stolik, porwie, uspokój się. Wiele czynników pozaszczepionkowych, które mogą wpłynąć na jej skuteczność, po pierwsze, to właśnie to, jak przechowujemy ją. Jeżeli nie będzie przechowywana w lodówce, nawet już nie chodzi u nas czy u weterynarza, ale sama ta droga od producenta do weterynarza, jak ten kierowca czy tam kurier, w zależności w jaki sposób jest to transportowane, w jakich on warunkach przewozi, no jak szybko zużywamy po rozrobieniu, no jest też masa czynników takich, nazwijmy to niezależnych, która może po prostu wpłynąć na to, że ta szczepionka będzie nieskuteczna. Dlatego też to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, jeżeli mamy to powtórkę dajemy, zwłaszcza w tych szczepieniu pierwszym życiu, że to też tak jakby nie daj Boże jedna była nieskuteczna, to druga chociaż trochę złapie tej ochrony. Więc tak jak ja wam mówię, część już królików teraz obszczepiłem dzisiaj, więc następna dawka wychodzi tam no, na początku kwietnia, bliżej połowy. Natomiast reszta pewnie będzie szczepiona młodzieży w przyszłym tygodniu, bo dopiero pewnie w przyszłym tygodniu będę miał większą ilość szczepionek. Dorosłe króliki, tak myślę, też może obskoczę ich teraz, bo potem i tak powtórki daję na początku września wszystkim, jest tam akurat te 6 miesięcy się złapie ten okres czasu. No i nie wiem, też mam nadzieję, że to jest naprawdę skuteczne, bo ja ograniczam i tak to ilość komarów, jaka tu się może znaleźć w tej hodowli, żeby jak najmniej w ogóle tutaj trafiło. Aczkolwiek nie oszukujmy się, bo tak to jest popularnie nazywane, że myksomatoza to jest szczepienie, że jak się szczepi pestorinem, przepraszam, to się szczepi od komarów. To jest głupio prawda, bo to nie jest żadne szczepienie od komarów. Bo tak samo myksomatoza, jak sobie poczytacie historię tej choroby i drogi przenoszenia, w ogóle całą otoczkę, to tak samo może ją przynieść mucha, tak samo może ją przynieść kleszcz, pchła, czy inny pasożyt zewnętrzny. Także to tylko jest tak się mówi, że to komary, no bo komarów jest najwięcej, może najpopularniejszy
jest on przenosicielem, aczkolwiek to samo się tyczy do wszystkich innych pasożytów. One też są w stanie przenieść tą chorobę, więc nie można mówić, że to jest szczepienie od komarów, bo po prostu jest to błędne nazywanie dolegliwości, z jaką możemy mieć do czynienia. Więc nigdy nie przerabiałem. Bardzo rzadko się zdarza wyskoczyć tam myksomatoza poszczepienna u jednej, dwóch sztuk, ale to przy takiej ilości, jak ja mam do przeszczepienia, to jest naprawdę znikomy odsetek, ale to ona nie jest śmiertelna. Królik tam przez tydzień będzie trochę słabszy, trochę będzie słabiej jadł, ale on z tego się wyciągnie. No, ta poszczepienna troszeczkę inaczej przebiega niż taka właściwa choroba, jeżeli nie daj Boże byśmy mieli do czynienia w przypadku zarażenia się właśnie tym wirusem. Także kwestia pcheł i kwestia szczepionek myślę, że w miarę czytelnie została przeze mnie omówiona. Jakbyście mieli tutaj jeszcze jakieś pytania, no to wiecie, w komentarzach możecie kierować, ja chętnie Wam, jak będę wiedział, to odpowiem. No więc myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. No tak, poruszyłem kilka tematów, zbliża się wiosna, także lepiej te króliki zabezpieczać przed wszelkimi dolegliwościami, no bo każdy hoduje, żeby mieć na czym oko zawiesić, a nie żeby potem walczyć z problemem, bo to po prostu burzy chęć tej hodowli, jeżeli zaczynają się problemy, to problemy na dużą skalę, więc lepiej dmuchać na zimne, ja tak uważam, niż mieć potem niemały problem i ból głowy. Więc na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wszystkim oglądającym, komentującym, subskrybującym. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia za tydzień.